Sejneńscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który z kościoła w Pońsku skradł skarbonkę. Jak się okazało, 39-latek dwukrotnie odwiedził kościół, by zabrać łup. Ten okazał się marny, ale kara może być wysoka. 39-letni mieszkaniec Puńska z miejscowego kościoła ukradł skarbonkę na datki i to dwukrotnie. Za pierwszym razem zaniósł ją za kościół i tam próbował rozbić kamieniem. Spacerująca kobieta rozpoznała jednak skrzyneczkę i kazała ją odnieść do świątyni. Mężczyzna zwrócił łup i prosił, by nie zawiadamiała policji. Kilka dni później nieodparta pokusa ponownie zawiodła mężczyznę do kościoła. Po raz drugi zabrał skarbonkę ze świątyni, ale tym razem poszedł z nią nad pobliskie jezioro. Tam rozbił ją o bruk. Zawartość, 3 złote i 1 euro, z pewnością rozczarowała złodzieja, ale nią nie wzgardził. Puńszczanin już usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, a wkrótce usłyszy orzeczenie sądu. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.